Emilia Pobłocka, witam Państwa bardzo serdecznie. Po krótkiej przerwie to jest kolejna rozmowa i już teraz łączymy się z panem Włodzimierzem Tomaszewskim z Porozumienia. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. Może tutaj przytoczę fragment tego porozumienia, do którego doszło w środę. Prawo i Sprawiedliwość oraz Porozumienie przygotowały rozwiązanie, które zagwarantuje Polakom możliwość wzięcia udziału w demokratycznych wyborach. Dowiedzieliśmy się w środę późnym wieczorem i teraz podstawowe pytanie, które sobie zadajemy. Wybory prezydenckie 10 maja już wiemy, że się nie odbędą. Zatem jaka jest najbardziej prawdopodobna data przeprowadzenia wyborów prezydenckich? No to oczywiście będzie zależało od tego, kiedy Sąd Najwyższy orzeknie o nieważności wyborów. Pani marszałek oczywiście wtedy ogłosi nowe wybory, zarządzi. Myślę, że ta perspektywa to jest przełom czerwca i lipca. Panie pośle, pan jest jednym z posłów, który od samego początku tego konfliktu apelował o porozumienie, o zachowanie ciągłości rządów Zjednoczonej Prawicy. Czy mógłby pan powiedzieć nieco więcej o kulisach tego porozumienia? Jak doszło do tego konsensusu, na który cała Zjednoczona Prawica, myślę, że czekała? Oczywiście tutaj główną rolę odgrywała opozycja, ponieważ nie chciała przyjąć tej koncepcji odroczenia wyborów o 2 lata i przedłużenia kadencji prezydenckiej do 7 lat. Byłoby to najkorzystniejsze rozwiązanie, jeżeli nie było takiej chęci i gotowości, no to była druga propozycja, czyli wybory korespondencyjne najbardziej bezpieczne i niekorespondencyjne według modelu dotychczasowego. A chcę przypomnieć, bo myślę, że także sama opozycja nie do końca wie, że te wybory korespondencyjne powszechnie dostępne były już w 2015 roku. Tyle tylko, że kto chciał skorzystać z tej formy głosowania, musiał zgłosić to do gminy, a później odebrać za potwierdzeniem ten pakiet wyborczy. Wybory korespondencyjne zaproponowane w ustawie 6 kwietnia w ramach takiej propozycji projektu ustawy autorów posłów z PiS-u. Ta koncepcja została zmodyfikowana autopoprawką 3 kwietnia i to był już czysty model bawarski, czyli nie było kontaktu człowieka z człowiekiem, a więc było pełne bezpieczeństwo przeprowadzenia tych wyborów. No i to była ta druga oferta, z której również mogła skorzystać opozycja, bo nawet jeżeli uważała, że coś trzeba było tutaj zmienić, to mogła w Senacie to uczynić. A w Senacie nie robiono niczego, tylko obstrukcję i przez 30 dni przetrzymywano tę ustawę. W związku z czym tę ustawę trzeba było przyjąć w takim kształcie, jak została przegłosowana 6 kwietnia. Natomiast ponieważ jest tutaj po drodze jeszcze debata odnośnie tej sprawy legalności tych wyborów, zapewnienia wszystkich wymogów konstytucyjnych, ja jestem przeświadczony, że w tej ustawie to zostało spełnione, tym bardziej, że to jest wzorzec zastosowany już gdzie indziej, właśnie w Bawarii. No ale ponieważ takie wątpliwości były, w związku z czym to porozumienie, które zostało zawarte przed głosowaniem 7 maja, zawierało również możliwość skorygowania tych zapisów w ustawie z 6 kwietnia. Ja jednak ciągle będę podkreślał, że najlepsze wybory były właśnie w maju, ponieważ to jest termin konstytucyjny. Dzisiaj musi być procedura unieważnienia wyborów i rozpoczęcia ich na nowo z założeniem, mam nadzieję, że zostaną prawa nabyte, czyli ci kandydaci, którzy zostali zgłoszeni w oparciu o zebrane podpisy, będą honorowani. To dla mnie to założenie jest bardzo ważne z jednego podstawowego powodu, od którego wszystko się zaczęło, to znaczy zagwarantowania bezpieczeństwa dla wyborców. No właśnie, wspomniał pan o tych kandydatach, którzy zebrali podpisy i teraz kwestia tego. Nie wiemy na przykład, czy w Koalicji Obywatelskiej nie zmieni się kandydat, kandydatka. Tutaj Małgorzata Kidawa-Błońska, ona jeszcze nie powiedziała, czy wystartuje w tych wyborach. Nie wiemy, czy ktoś się wycofa, czy może ktoś dojdzie i będzie nowy kandydat. Więc teraz kwestia tych kart, które przecież już zostały wydrukowane i tego, co z kandydatami. Czy te podpisy zebrane do tej pory się liczą, skoro mamy nowe wybory?
to ten cały proces powinien też ruszyć od początku. No tak, znaczy to jest niebezpieczeństwo, ale wszystkim dla mnie jest niebezpieczeństwo takie, że jeżeli będą nowi kandydaci, to będą zbierane podpisy. A zbieranie tych podpisów to już jest kontakt człowieka z człowiekiem bezpośredni jednak, bo żeby zebrać fizycznie podpisy, trzeba stanąć i to uczynić. Oczywiście można powiedzieć, że za 2 miesiące sytuacja epidemiczna się na tyle pozytywnie zmieni, że już nie będzie takich zagrożeń. Tu zresztą słyszę deklaracje i bardzo dobrze koledzy z Porozumienia, myślę tutaj o panu Andrzeju Sośnierzu i panu Wojciechu Maksymowiczu, oni uważają, że jeżeli się jeszcze pewne działania organizacyjne podejmie bardziej aktywnie, to ten stan epidemii wygaśnie zupełnie. Oby tak było. Ale jednak gdyby stan epidemii dalej trwał, a minister zdrowia twierdzi, że trwać będzie, dopóki nie będzie szczepionki skutecznej, no to oznaczać będzie, że będzie taka groźba narażenia kogoś na to, żeby zbierał podpisy w stanie zagrożenia. Więc no to jest to niebezpieczeństwo, przed którym przestrzegam. Tak samo przestrzegam przed takim zapisem nowelizującym tę ustawę, który będzie powodował, że trzeba będzie, tak jak do tej pory w ustawie z 2015 roku, potwierdzać odbiór materiałów wyborczych. Czyli po pierwsze, moim zdaniem, listonosze nie będą chcieli chodzić z takimi pakietami, stać pod drzwiami i od każdego odbierać podpis, bo to jest też groźba dla listonoszy, ale także i dla tych odbiorców tych pakietów wyborczych. Więc trzeba stworzyć system taki, który będzie wszystkich przekonywał, że pakiety zostały dostarczone, ale nie ma kontaktu człowieka z człowiekiem. A jaka będzie gwarancja, że te, przepraszam, że te pakiety wyborcze, że wypełni akurat osoba swój pakiet wyborczy, do której ten pakiet jest skierowany? Bo jak wiemy, te pakiety będą przychodzić do domów, do domostwa, w którym przykładowo zameldowanych jest kilka osób. I tutaj pojawia się kwestia, jak zweryfikujemy, kto wypełniał tę kartę. Czy może mamy 6 domowników, jedna osoba wypełni za wszystkich i odniesie do punktu? No to jest właśnie kwestia, która powinna być powszechnie znana, a co najgorsze, ci, którzy najbardziej kontestują to, tylko z powodów politycznych, w ogóle nie znają tej techniki. Otóż do tej pory tak było, że jeżeli ktoś otrzymał ten pakiet, potwierdził, że otrzymał, to nikt nie jest w stanie stwierdzić, czy kreskę i zakreślił na karcie wyborczej ten obywatel, który odbierał, potwierdził ten odbiór. Natomiast potwierdzenie jest jedno jedyne możliwe. Oświadczenie. Osoba, która głosuje, wypełnia osobiście oświadczenie, musi osobiście podpisać to oświadczenie i dołączyć do koperty zwrotnej razem z kopertą, w której jest oddany głos, kopertą zaklejoną. I do tej pory tak było. Więc to nie jest żadna nowość. I mało tego, było to uchwalane z udziałem obecnej opozycji. Więc no można powiedzieć, wybory w 2015 roku gwarantowały powszechny dostęp do głosowania korespondencyjnego. Tyle tylko, że trzeba było w gminie zgłosić tę chęć głosowania. I potem już procedura dokładnie jest taka, jaka do tej pory została zastosowana, jeśli chodzi o wysyłkę w ustawie z 6 kwietnia. I mam nadzieję, że to zostanie utrzymane. To jest oczywiście pewien element odpowiedzialności obywatelskiej, no ale to tak się dzieje na świecie. Zresztą tak na marginesie uważam, że gdyby ktoś chciał tak drążyć, to przecież technika wyborcza jest taka, że ktoś jest powiadamiany w tradycyjnym wymiarze, gdzie jest lokal wyborczy. Proszę powiedzieć, czy na pewno w każdej klatce schodowej, przy każdym domu, czy każdy obywatel ma, na pewno się dowiedział, gdzie jest jego lokal wyborczy. A one się zmieniały w ostatnich latach, ponieważ samorządy miały to problemy. To znaczy, chyba takie ogłoszenia się pojawiają, no przynajmniej na osiedlach. Takie mam wrażenie, gdzie znajduje się najbliższy lokal wyborczy. Ale w wielu przypadkach w ogóle tych ogłoszeń nie było. I ludzie nie wiedzieli, gdzie głosować. I tak naprawdę w wielu przypadkach nie chodzili tylko dlatego, że tej wiedzy nie mieli. A tak szczegółowych komunikatów oczywiście nie ma. I oczywiście były takie miejsca, znaczy takie, zwłaszcza
gospodarstwa, znaczy domy wielorodzinne, gdzie te ogłoszenia szybciej mogły się znaleźć, ale na przykład lokatorzy domków jednorodzinnych wcale nie musieli znać tego. I jeszcze raz podkreślam, te lokale też się zmieniały, więc to jest po prostu wiedza, którą obywatele zdobywają. Podejmują także swoje prawa, ale i obowiązki. Panie pośle, to mam jeszcze jedno pytanie. Musimy dalej kontynuować rozmowę, ponieważ czas antenowy płynie, nieubłaganie. Pytanie. Powiedział pan o tej propozycji porozumienia, aby prezydentowi Andrzejowi Dudzie przedłużyć tę kadencję o 2 lata bez możliwości ponownego kandydowania, bez możliwości wydłużenia jej. Teraz moje pytanie, czy to była taka... Dlaczego to jest pana zdaniem najlepsza propozycja? Czy to była uczciwa propozycja wobec prezydenta Andrzeja Dudy? Bo z drugiej strony czeka na teraz bardzo trudny okres dla Polski, dla całej Europy, dla świata, trudny okres gospodarczy. W tym najgorszym okresie prezydent Andrzej Duda pełniłby swoje obowiązki i właściwie jego kadencja zostałaby skrócona o 3 lata. Czy jest to uczciwe rozwiązanie wobec urzędującego prezydenta? Dlaczego miałoby to być rozwiązanie tak bardzo korzystne dla niego i dla całej Polski? To znaczy ja uważam, że to jest rozwiązanie bardzo ofiarne z jego strony. Znaczy pan prezydent tego nie zakwestionował. Stwierdził, że dla dobra publicznego zgadza się na to, żeby, znaczy nie mówił tego wprost, ale nie zakwestionował tej propozycji. Natomiast wiem, że przyjął taką propozycję po to, żeby nie zajmować się wyborami, tylko że jeżeli jest taka sytuacja trudna, żeby już tej techniki nie doskonalić, nie tworzyć. Zresztą przypomnę, że kiedy zgłoszenie było tej propozycji 3 kwietnia, to wówczas wtedy jeszcze nie mieliśmy takiej pełnej wiedzy. Ta ilość zarażonych narastała i w związku z czym nie było wiedzy, jak będzie dalej i czy ten stan epidemii będzie się pogłębiał, czy też nie. W związku z czym to była deklaracja ofiarna, propozycja ofiarna, ale w imię dobra publicznego, że nie będziemy się zajmować wyborami, nie będziemy obywateli angażować, czy też narażać na niebezpieczeństwo. Dzisiaj już wiemy, że obywatele tak się już przyzwyczaili, nawet dostosowali do życia w warunkach epidemii, noszą maseczki, mają rękawiczki, odpowiednie odległości zachowują, że to dzisiaj nie jest problemem. I ta technika wyborcza bawarska w ustawie 6 kwietnia jest gwarantująca pełne bezpieczeństwo. To chciałabym zapytać o jeszcze jedną kwestię ofiarną, tak to nazwijmy, doniesienia medialne, które się pojawiły na temat tego, że dni Zbigniewa Gryglasa na stanowisku wiceministra aktywów są policzone i wiceprezes porozumienia ma odejść i to miał być taki deal zawarty między Jarosławem Gowinem a Jarosławem Kaczyńskim. Dymisja miała być jednym z warunków tego porozumienia. Czy pan coś wie na ten temat? Ja pamiętam, jakim sukcesem wielkim było ogłoszenie, przejście pana Gryglasa z Nowoczesnej do porozumienia. W związku z czym myślę, że warta jest refleksja nad tym, bo przecież partie polityczne, stronnictwa są wewnątrz demokratyczne i każdy wyraża swoje poglądy i to na forum partii powinno być uzgadniane. Jeżeli są jakieś stanowiska, które mają obligować wszystkich, to one muszą być uchwalane i uzgadniane. Ja wierzę, że kwestia dotycząca stosunku do pana Gryglasa będzie w tych kategoriach rozpatrywana i wierzę, że po pierwsze ciała statutowe porozumienia będą się zbierać i będą ustalać najpierw, jakie są kryteria, jaki jest kierunek, wizja, strategiczne rozstrzygnięcia stronnictwa, a potem dopiero będą rozliczenia w stosunku do członków stronnictwa, czy ktoś działa zgodnie z przyjętymi regułami wewnątrzpartyjnymi, także dokumentami strategicznymi tej partii. Czyli rozumiem, że sprawa jest jeszcze otwarta. I jeszcze jedna kwestia na zakończenie naszej rozmowy, bo tutaj jasne stanowisko, że wybory mają się odbyć w formie korespondencyjnej, ale pan sam wspomniał o tym, że ta sytuacja epidemiologiczna cały czas się zmienia. Przecież chodzimy do sklepów, chodzimy do galerii handlowych, część dzieci poszło do
przedszkoli, żłobków. I kwestia tego, czy może jednak nie dużo prościej, łatwiej byłoby zrobić te, przeprowadzić te wybory, chociaż częściowo w formie tradycyjnej i pójść tradycyjnie do urn, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, do których przecież już jesteśmy przyzwyczajeni. Z tego co wiem, były jakieś badania sondażowe już przeprowadzane i już około 20% obywateli jest gotowa pójść na takie wybory do lokali wyborczych, więc być może mamy na tyle czasu, że można by było ten czynnik uwzględnić, ale ja uważam, że dzisiaj gwarancja bezpieczeństwa stworzona przez system głosowania korespondencyjnego jest najlepsza. To zostało zawarte w porozumieniu. No i już nie uważam, że mieszanie w tej chwili to będzie dodatkowy problem techniczny, bo jedni musieliby deklarować taką formę, drudzy inną. Zróbmy pełne wybory korespondencyjne w Polsce. Skorzystajmy z tej szansy, bo moim zdaniem ta szansa to jest umocnienie demokracji. Większa zachęta do udziału w procedurach demokratycznych, w akcie wyborczym, ponieważ jeżeli ktoś materiał dostaje do domu, to po pierwsze już jest zachęcony, a po drugie będzie miał łatwiej z przekazaniem tego materiału dalej, bo wie, gdzie jest jego poczta, wie, gdzie były punkty wyborcze kiedyś i tam będą te specjalne skrzynki na odbiór tych kart, czyli tych kopert zwrotnych z głosami obywateli. Bardzo dziękuję za rozmowę. To był pan Włodzimierz Tomaszewski, poseł. Dziękuję Porozumienie. Serdecznie. Dziękuję bardzo serdecznie. Drodzy państwo, teraz czas na kolejne połączenie, na kolejnego gościa, a jest nim dr Marian Szołucha, ekonomista Instytutu Prawa Gospodarczego i porozmawiamy właśnie na temat kwestii gospodarczych związanych z koronawirusem, na temat recesji, a także na temat suszy, która niestety grozi Polsce i na temat jej skutków. Drodzy państwo, zapraszam do zobaczenia za chwilę.